to serdecznie w kolejnym odcinku programu Głosem Paszkiewicza. W dzisiejszym materiale przeanalizujemy sobie czwartkowy mecz reprezentacji Polski, na pewno spotkanie udane dla podopiecznych Michała Prowieża, którzy wygrali z reprezentacją Estonii 5 do 1 w ramach półfinałowego meczu Barażowego o Euro 2024, o ile w swoich odcinkach z reguły nie analizuje tak wynikliwie spotkań reprezentacji Polski bardziej. Chcę Państwu przekazać całokształt kształt reprezentacji Polski moją opinię dotyczącą stylu gry, wyników, kwestii organizacyjnych oraz przyszłości reprezentacji Polski. Tak teraz uważam, że warto rzucić głębiej okiem na czwartowe spotkanie. W Warszawie z reprezentacją Estonii, ponieważ jest to rzeczywiście mecz, w którym jesteśmy w stanie wyciągnąć bardzo dużo ciekawych wniosków. Uważam, że to nie jest trend centerem, mam na myśli spotkanie, które zostało rozegrane, bo cały czas trzeba pamiętać o tym, że nasza reprezentacja jest w newralgicznym położeniu i nawet jeżeli Biało-Czerwoni wygraliby, załóżmy 10 do 0 to spotkanie, to nie zmieniłoby raczej optyki naszej reprezentacji. I dalej uważam, że po prostu trzeba stąpać twardo po ziemi. Niemniej jednak, przed finałowym meczem z reprezentacją Walii dostaliśmy naprawdę dużo plusów. A więc zapraszam do dzisiejszego odcinka. Dostaliśmy kolejną szansę od losu. Dostaliśmy kolejną okazję, żeby. Móc walczyć o bilety na mistrzostwa Europy w Niemczech w tym roku kalendarzowym po fatalnych eliminacjach, o czym już mówiłem kilkadziesiąt razy i w sumie te różne słowa odmieniałem przez wszystkie przypadki. My dalej jesteśmy w walce o Euro 2024. Warunki były dwa, żeby spełnić, czyli wygrać mecz półfinałowy oraz mecz potencjalny finałowy. Już teraz wiemy, proszę Państwa, że pierwszy z tych warunków został spełniony. Nasza reprezentacja wygrała z Estonią 5 do 1 po. Naprawdę dobrej grze, natomiast Ja jestem zwolennikiem takiej teorii, nawet jeżeli reprezentacja Polski wygrałaby to spotkanie, załóżmy 10 do 0, chociaż no, wydaje się to abstrakcyjne, chociaż w historii reprezentacji Polski zdarzały się e, Dwucyfrówki, między innymi San Marino, natomiast e, Nawet imponujące rozmiary zwycięstwa nie sprawią, że ja będę zbierać szczękę z podłogi, absolutnie nie o to chodzi, proszę Państwa, ponieważ pamiętajmy Z całym szacunkiem jest to reprezentacja Estonii, czyli reprezentacja, która jest w ostatniej dywizji Ligi Narodów To też jest bardzo wymowne, czyli reprezentacja Estonii tak W cudzysłowie na co dzień w tej Lidze Narodów rywalizuje z reprezentacjami między innymi San Marino, o której wspomniałem, czy Reprezentacją Andory, co w samo sobie jest no, wymowne i pokazuje niestety niską klasę reprezentacji Estonii, jeśli chodzi o takie aspekty stricte sportowe. A po drugie, też nie zapominajmy o ciekawej statystyce i bolesnej jednocześnie dla reprezentacji Estonii, mianowicie ta drużyna narodowa od ponad roku nie była w stanie wygrać ani jednego spotkania, więc to była klasa przeciwnika w ramach półfinałowego meczu barażowego. I cały czas trzeba mieć jednak ten punkt odniesienia, ponieważ jednak co innego, rywalizacja z taką drużyną, która na co dzień, tak jak wspomniałem, rywalizuje w grupie, w dywizji D Ligi Narodów i z reguły nie walczy o awans czy to na mistrzostwa Europy, czy tym bardziej na mistrzostwa świata, natomiast wiemy, że w eliminacjach do Euro 2024 zdarzały się kompromitujące mecze, czy to z reprezentacją Albanii, czy na przykład to pierwsze spotkanie z Wyspami Owczymi, co prawda udało się wygrać u siebie z reprezentacją Farerów, natomiast styl gry pozostawiał do życzenia, a więc uważam, że zwycięstwo jest zwycięstwem, na pewno jest okazałe, natomiast to nie jest kompletnie miarodajny pokaz naszej reprezentacji, Miarodajnym pokazem może być reprezentacja Waliz, z którą zmierzymy się we wtorek w Cardiff, ale do tego jeszcze przejdziemy. Chciałem przeanalizować te, to spotkanie czwartkowe reprezentacji Polski, które, tak jak powiedziałem na wstępie do tego materiału, przyniosło dużo plusów. I jeśli chodzi o plusy, na pewno kontrola, wydaje mi się, że kontrola to jest słowo, które. Najbardziej adekwatnie opisuje to spotkanie wygrane: 5 do 1, ponieważ biało-czerwoni kontrolowali to spotkanie, długo utrzymywali się przy piłce, zamknęli Estonczyków na własnej połowie, chociaż ja uważam, że to było bardzo łatwe zadanie. Niemniej jednak, pod opieką Michała Probierza wyszli z taką ewidentną, gołym okiem widoczną inicjatywą, i to jest na pewno plus. Co jest kolejnym plusem? Bardzo dobre wybory Michała Probierza. Przyznam się Państwu szczerze, że jak zobaczyłem wyjściową jedenastkę reprezentacji Polski, powiedziałam sobie, no w porządku. Trójka obrońców, nie jestem fanem formacji z trzema defensorami, ale Michał Probierz już to pokazywał nam to, czy to w meczach październikowych, czy to w meczach listopadowych zwłaszcza. I powiedziałem sobie, w porządku, taka jest ideologia Michała Probierza, niech to kontynuuje, chociaż mi się to nie podoba. Personalia też były pewną kością niezgody, jeśli chodzi o moją opinię oraz opinię Michała Probierza. Ja spodziewałem się Sebastiana Szymańskiego na przykład w wyjściowym zestawieniu, natomiast zamiast Szymańskiego pojawił się Jakub Piotrowski. Niektórym może się nie podobać to, że wartość Sliż był od początku. Ja z kolei jestem dużym fanem Bartka Sliża, chociaż uważam, że Sliż nie zagrał może jakiegoś przekonującego spotkania. Natomiast o co mi chodzi, proszę Państwa? Chodzi mi o to, że Michał Probierz znowu postawił na swoim. Michał Probierz znowu mm, tak być może na przekór wielu kibicom piłki nożnej w naszym kraju postawił na swoje wybory. I trzeba powiedzieć, proste wybory się sprawdziły. Jakub Piotrowski rozegrał fantastyczny mecz. Świetna bramka na 3 do 0. Był bardzo aktywny, strzelał z dystansu. I czy chociażby to podanie do przemysłowa Frankowskiego przy bramce na 1 do 0? To jest właśnie asysta autorstwa Jakuba Piotrowskiego. Swoją drogą wtedy wydawało mi się, że może to podanie jest troszkę za słabe. Że obrońca reprezentacji Estonii przejmie to podanie. Natomiast się okazało, że. I timing Szemka Frankowskiego, jeśli chodzi o wyjście do tego podania oraz sama precyzja i siła podania Jakuba Piotrowskiego, to jest na pewno coś wartego odnotowania oraz warte pochwały. I to jest nieoczywisty wybór Michała Probierza, za co trzeba po prostu bić brawo selekcjonerowi reprezentacji Polski, bo e, chyba żaden inny selekcjoner nie postawiłby właśnie na Piotrowskiego. A Michał Probierz postawił na Piotrowskiego dzisiaj, wstawiał na Piotrowskiego również w innych spotkaniach, gdzie być może aż tak się nie wyróżniał. Teraz się okazuje, że to może być swego rodzaju żołnierz Michała Probierzcha. Ja pamiętam, że w historii naszej reprezentacji Polski, nawet w tej ostatniej dekadzie, załóżmy, byli piłkarze niekoniecznie. Grający aż tak dobrze w swoich klubach piłkarskich, nie na tyle przynajmniej dobrze, żeby pokazywać poziom reprezentacyjny, ale w reprezentacji ten poziom reprezentacyjny był pokazywany i były takie sytuacje, gdzie dany zawodnik, który nie miał wybitnych umiejętności, idealnie pasował do koncepcji trenera. Najlepszym przykładem jest chyba Krzysztof Mączyński, którego Adam Nawałka regularnie powoływał i trzeba powiedzieć, że ten Krzysztof Mączyński regularnie grał dobrze. I w przypadku Jakuba Piotrowskiego Możemy powiedzieć, że to jest bardzo podobny kasus. Oczywiście ja nie mówię, że Piotrowski gra słabo, wręcz przeciwnie, bo ci z Państwa, którzy śledzą Polaków za granicą, jeśli chodzi o piłkę nożną, wiedzą, że Piotrowski strzela bardzo dużo bram, jak na swoje opozycje. Natomiast Michał Probierz, do czego zmierzam. Jest chyba jedynym szkoleniowcem, który by w stanie w tak dużym stopniu wyeksponować Jakuba Piotrowskiego, jednocześnie usprawiedliwiając posadzenie na ławce między innymi Sebastiana Szymańskiego, który jak najbardziej ma warunki, żeby grać w pierwszym składzie. Kto może być jeszcze dużym wygranym? Nikola Zalewski, chociaż przekonaliśmy się pod koniec zeszłego roku, że w reprezentacji Nikola Zalewski też jest osobą, która daje bardzo dużo. Natomiast. Dla mnie niewiarygodna jest skuteczność Nikoli Zalewskiego Może się wydawać, że jego akty są oklepane Czyli otrzymuje podanie, zwód na lewą nogę do linii końcowej, do środkowanie. I mnóstwo takich sytuacji oglądaliśmy w tym spotkaniu Ale co z tego, skoro Estonczycy raz za razem nie dawali rady Też swoją drogą kapitalny występ Nikoli Zalewskiego I nawet jak Zalewski został w drugiej połowie przesunięty na prawe skrzydło Z powodu też różnych kontuzji, o których później powiem to też muszę powiedzieć, że Zalewski sobie świetnie radzi. Generalnie uważam, panie i panowie, że Nikola Zalewski wyrasta na takiego gracza, który byłby w stanie poradzić na niemal każdej pozycji ofensywnej, czy to jako lewy skrzydłowy, przepraszam, lewy wahadłowy. Trzymajmy się ter terminologii, jeśli chodzi o formację Michała Probierza. Wahadłowi jako lewy wahadłowy, jako prawy wahadłowy, być może na tak zwanej dziesiątce poradziłby sobie również Nikola Zalewski, patrząc na jego... Predyspozycje techniczne też całkiem dobry występ przemysłowa. Frankowskiego, który niestety doznał kontuzji, ale to pokazuje, że tacy gracze, być może nieoczywiści byli w stanie rzeczywiście w tym meczu bardzo ważnym, oczywiście, ale nie na dużym poziomie trudności, byli w stanie. Po prostu pociągnąć grę naszej reprezentacji. Też bardzo solidny występ Jakuba Kiwiora, który rzadko kiedy miał okazję, żeby pokazać swoje walory nie tylko w defensywie, ale przede wszystkim, zwłaszcza ofensywne, czyli podłączenie się do ataku. A wiemy, że Jakub Kiwior jest takim graczem, tylko w naszej reprezentacji Polski nie zawsze można było wyeksponować, a teraz obrońca Arsenalu był w stanie podłączać się do akcji, może bez jakichś konkretnych efektów, zwłaszcza pod kątem ramek ale dobrze widzieć takiego e, zawodnika. E, co do formacji Michała Probierza, o ile jestem przeciwnikiem ustawienia z trójką obrońców w kontekście naszej reprezentacji, bo ja dalej uważam, że nasza drużyna nie ma kadry, żeby grać z wahadowymi oraz trzema defensorami, tak w przypadku z reprezentacją Estonii uważam, że to jest dobry wybór, e, ponieważ byliśmy w stanie większą ilość graczy ofensywnych, Wyeksponować w tym meczu na tle stałym szacunkiem bardzo słabego rywala, i właśnie to ustawienie z trójką obrońców dało wielu graczom jednocześnie szansę pokazania walorów ofensywnych, aniżeli w przypadku z czteroma obrońcami. Oczywiście, jeżeli mamy czwórkę obrońców, to równie dobrze możemy dać dwóch bardzo ofensywnie usposobionych bocznych defensorów. Byby to na przykład Madikasz po lewej stronie Jakub Kiwiór, ewentualnie Tymoteusz Puchacz, który też pojawił się w tym spotkaniu. Natomiast Michał Probierz też obronił się, jeśli chodzi o formację oraz decyzje personalne. Ja się cieszę z tego, że w drugiej połowie gracze typu Sebastian Szymański, czy Jakub Moder, czy Adam Boksa też dostawali swoje szanse, żeby móc pokazać swoje umiejętności. Ja nie mówię, że zdobyć zaufanie selekcjonera, bo uważam, że Michał Probierz już ma... Pewne swoje przypuszczenia oraz zdania, kto może zagrać z reprezentacją wali, ale bardzo dobrze, że po pierwsze probiesz oszczędza piłkarzy, a po drugie dajesz szansę pograć innym zawodnikom po prostu w tej sytuacji, kiedy biało-czerwoni kontrolują to spotkanie. I, I rzeczywiście to jest coś o tyle przyjemnego, że mieliśmy faktycznie taką stricte kontrolę oraz próbę e, takiej, takiej odważnej gry niekoniecznie bezpiecznej, ale oglądałem dużo podań w uliczkę, dużo prób dryblingu, zwłaszcza u Nikoli Zalewskiego. Natomiast brakowało mi nieco strzałów z dystansu. Jedynym graczem, który był w stanie to robić, to Jakub Piotrowski. Pamiętam na uderzenie Piotra Zielińskiego oraz Roberta Lewandowskiego. Natomiast patrząc na reprezentację Estonii, która notabene grała przez ponad godzinę w dziesiątkę po Dwóch żółtych kartek dla defensora reprezentacji Estonii, też wywalczone przez Nikola Zalewskiego, dodajmy o tym to jednak, żeby troszkę wyciągnąć tych estończyków oraz sprawić, żeby Robert Lewandowski był bardziej aktywny. To, moim zdaniem, trzeba było decydować się na strzały z większej odległości. Nie, nie może po samo to, żeby zdobyć bramkę z dystansu, chociaż to się udało Piotrowskiemu, oczywiście. Natomiast chodzi o to, żeby też rywali mieli poczucie, iż. Co odległości też możemy być groźni i trzeba szybciej doskakiwać. A jak szybciej doskakiwać, to z kolei Robert Lewandowski może mieć troszkę więcej przestrzeni, żeby po prostu pokazać swoje umiejętności. Co do Roberta Lewandowskiego, proszę państwa, czy to był dobry mecz w wykonaniu Roberta Lewandowskiego? Dobry nie, ale przyzwoity. Nie mówię, że to jest słaby mecz, przynajmniej Robert Lewandowski wydaje się, że wyeliminował w tym momencie podstawowe błędy techniczne. Które zdarzały się jeszcze w 2023 roku, czy to w FC Barcelona, czy w reprezentacji Polski. Ja miałem okazję w tym meczu zobaczyć kilka naprawdę ciekawych zagrań Roberta Lewandowskiego, mimo iż ten nie zdobył ani jednej bramki w tym spotkaniu. Tak jak wcześniej mogłem mówić, że Robert Lewandowski był niewidoczny, czy wręcz kompromitujący, no niestety, patrząc na klasę ogólną tego zawodnika, tak teraz. Już jest troszkę inny Robert Lewandowski. Też na pewno nie jest to Lewandowski taki podirytowany, jakiego mogliśmy oglądać w niektórych meczach reprezentacji e, Polski. Natomiast ja chwalę tych zawodników, bo jest za co chwalić, mimo mm, słabej klasy rywala oczywiście. Natomiast nie było to regułą. Ale trzeba też powiedzieć o pewnych minusach, bo nie każdy mógł zapunktować w drużynie Michała Probierza. Bartosz Sliś jest graczem który był bardzo dyskretny, ale też popełniał błędy w defensywie i ja powiedziałem o tym, że ja jestem fanem Bartosza Slisza i bardzo się cieszę z tego faktu, że Slisz doszedł do wyjściowej jedenastki reprezentacji Polski, dalej bym się tego zawodnika, natomiast Bartek Slisz musi się wystrzegać takich błędów, to nie jest gracz typu Szymański czy Zieliński, że ma kreować grę, Bartek Sliż jest z profilem innego gracza. Nie mówię, że jest ograniczony technicznie, tylko jego walory techniczne po prostu e, polegają na czymś zupełnie innym. Piotr Żelicki jest na przykład predysponowany do gry kombinacyjnej w tłoku, a Bartosz Sliż jest graczem, który jest w stanie na przykład zaoferować długie podania. Ale przede wszystkim Bartosz Sliż oferuje waleczność, odbiór piłki i taką wytrzymałość szalówkę w środku pola. Tego za bardzo nie widzieliśmy i na sprawa, że mecz w sumie tego nie wymagał. Ale były takie momenty, gdzie Bartosz Lisz traci piłkę w sposób no, niestety nieodpowiedzialny i to jest może taka lampka ostrzegawcza przed reprezentacją wali, że jeżeli mielibyśmy mieć takie lampki ostrzegawcze, to dobrze, że w czwartek, a nie we wtorek, tak to trzeba powiedzieć. Dobrze, że tutaj w Warszawie, a nie w Cardiff. Podobna lampka ostrzegawcza mogła się pojawić przy honorowym trafieniu dla reprezentacji Estonii na 5 do 1 gdzie błąd popełnił moim zdaniem Jad Narek, który nie zdoła zablokować tego uderzenia, a nie dojść na czas do przeciwnika. Też moim zdaniem Wojciech Szczęsny powinien nieco lepiej zareagować przy tym uderzeniu. Natomiast to, co mi się podobało, to reakcja Wojciecha Szczęsnego, który był bardzo, bardzo podirytowany tym, że w ogóle straciliśmy tę bramkę, że dopuszczamy Estonię właściwie do... Pierwszej takiej konkretnej sytuacji i ta Estonia w takiej pierwszej konkretnej sytuacji strzela gola. No tak nie powinno być. Natomiast ja zauważyłem taką ewidentną sportową złość u Wojtka Szczesnego. Inna sprawa, że Szczesny też trochę zawinił, ale bardzo lubię taką odpowiedź, bo to pokazuje, że to jest osoba z charakterem, a charakter to jest coś, czego brakuje mi w reprezentacji Polski. Więc to jest taka lampka ostrzegawcza. Która chyba jest nawet bardziej ewidentna niż w przypadku tych błędów Martosza, których oczywiście nie było dużo. Natomiast jest to coś, co pokazuje, iż ten mecz wcale nie był perfekcyjny. Był dobry, oczywiście, był dobry. Natomiast ja jestem daleki od zbierania szczęki z podłogi czy chwalenia reprezentacji Polski, ponieważ. No po prostu niemiarodajne jest pokazanie siły naszej reprezentacji na tle takiego rywala. Ale co innego, proszę Państwa, może być w Cardiff, gdzie zmierzymy się z reprezentacją Walii. Też ostatnio mieliśmy okazję rywalizować z tą reprezentacją jeszcze z zakandycji Czesława Michniewicza w Lidze Narodów. I raczej wspomnienia mamy pozytywne. Też trzeba pamiętać, że reprezentacja Walii w ostatnich latach została nieco odświeżona. Nie ma między innymi Gareta Bale'a, natomiast... Nie trzeba absolutnie, nie trzeba, ba, nie można w jakikolwiek sposób deprecjonować naszych przeciwników, czy to wcześniej reprezentacji Estonii, czy reprezentacji Walii. Swoją drogą, jeśli Państwo chcą dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat reprezentacji Estonii, czy w ogóle naszych rywali, to zachęcam do obejrzenia ostatniego odcinka programu Spiłką w Eter, gdzie Piotr Zornat bardzo szczegółowo wyjaśnił reprezentację Estonii pod kątem oczywiście merytorycznym. Mam na myśli przekazanie informacji typu najlepsi piłkarze, ciekawe historie, również powiązania z polską Ekstraklasą, więc zapraszam do tego materiału Piotra Stornata. Natomiast we wtorek zmierzymy się po prostu już definitywnie obyć nie być, obyć albo nie być w kontekście walki o Euro 2024. Jeden, jedyny krok został nam do zrobienia, i to jest już przeciwnik no, zupełnie innej półki niż reprezentacja Estonii. Na papierze jesteśmy faworytami, ponieważ mamy e, cały czas zawodników, którzy grają w renomowanych klubach, zawodników, którzy mają takie doświadczenie. Ja nie mówię, że w reprezentacji w Walii nie ma takich graczy, bo same te ostatnie regularne awanse na Mistrzostwa Europy, czy to w 2016, czy w 2021 roku, mówią, że reprezentacja Walii już nie jest tak zwanym żółtodziałem, tylko faktycznie jest to ekipa, która sportowo jest w stanie wywalczyć po prostu bilety na finały Mistrzostw Europy. Więc to niech będzie taką kolejną w sumie lampką ostrzegawczą, żeby poszanować rywala, żeby go nie zdepreceniować, To nie jest materiał, w którym ja analizuję przeciwników. Bardziej chodziło mi o analizę tego ostatniego meczu reprezentacji polskiej oraz tego, jak może wyglądać mecz w Kardi. Walijczycy wygrali w półfinale z reprezentacją w Finlandii 4 do 1. Zwycięstwo drużyny, jakby nie patrzeć, drużyny brytyjskiej też nie jest wydaje się czymś zaskakującym, natomiast Trzeba to spotkanie po prostu wygrać. Pytanie, na jakie rozwiązania zdecyduje się Michał Probierz? Na pewno będzie trzeba pomyśleć w kontekście obsady prawej obrony, ponieważ to, co zobaczyliśmy w meczu z Estonią i to, co jest chyba największym minusem, już niezależnie od wysoko wygranego spotkania, są kontuzje czy to przemysłowa Frankowskiego, czy Matiego Kasza. Na ten moment nie mam odpowiednich informacji co do stanu zdrowia tych reprezentantów. Polskie natomiast ja trzymam kciuki, żeby i Przemek i Mati byli w stanie rozegrać potencjalnie to najbliższe spotkanie. A jeżeli nie, proszę Państwa, to Michał Prowierz będzie musiał kombinować. Natomiast swego rodzaju kombinowanie już widzieliśmy pod sam koniec meczu Polska-Estonia, gdzie Nikola Zalewski pojawił się na prawym skrzydle czy prawym wahadle, trzymając się tej terminologii związanej z formacją z trzema obrońcami i jak najbardziej Nikola Zalewski również sobie poradził na prawej stronie. Ba, nawet dał radę e, tak niebezpośrednio może, ale po wstrzeleniu piłki w pole karne e, po prostu sprawić, że Polska będzie wtedy prowadzić 4 do 0. Pamiętamy, to trafienie samobójcze. Natomiast e, jeśli chodzi o prawą stronę, przesunie się po prostu Nikola Zalewskiego. Takie mam wrażenie. A kto na lewą flankę? Jest Mateusz Puchacz. Gracz, co do którego mam pewne wątpliwości, ale te wątpliwości raczej dotyczą gry Puchacza w przeszłości w reprezentacji polskiej. Ja, ja nie uważam, że Tymoteusz Puchacz jest słabym zawodnikiem. Tylko to jest taki gracz, który ma wiele cech, można powiedzieć po trochu. Nie ma żadnej wybitnej cechy, Tymoteusz Puchacz. Natomiast jest w stanie dać odpowiednie wybieganie, kondycję, dośrodkowanie, pracę w obronie natomiast żaden z tych aspektów nie wydaje mi się pod względem wybitnym. może jestem w błędzie, może Tymek Puchacz rozwinął się w ostatnim czasie, przyznam się Państwu że nie śledzę na co dzień spotkań drugiej Bundesligi, natomiast jest szansa, że Tymoteusza Puchacza zobaczymy w wyjściowym składzie reprezentacji Polski jeżeli te wszystkie problemy zdrowotne się utrzymają, chyba że Michał Probierz ma jeszcze inne rozwiązanie Może Jakub Kiwior na pozycji lewego wahadłowego Wydaje mi się, że Kiwior sobie by poradził Największą zagwozdką byłaby chyba wytrzymałość pod kątem motorycznym Jakuba Kiwiora Ale wydaje mi się, że powinien sobie radzić Zresztą e, kto jak kto Ale zawodnik występujący w Premier League Musi mieć naturalne predyspozycje Jeśli chodzi o mm, nie tyle parametry fizyczne Co właśnie siłę, wytrzymałość Dużo aspektów fizycznych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja trzymam kciuki, ale dalej podtrzymuję to zdanie, które powiedziałem jakiś czas temu. To znaczy, czy Biało-Czerwoni zasłużyli na awans? Moim zdaniem absolutnie nie zasłużyli, ale ponieważ los dał kolejną szansę Biało-Czerwonym, to powalczmy. To niech spróbuję obiało biało-czerwonie zdobyć te bilety na Euro 2020. Jeśli pojadą, będę trzymał kciuki o jak najlepszy wynik w Europy, mimo tej bardzo newralgicznej sytuacji w reprezentacji polskiej. A jeżeli nie, nie będę tym kompletnie rozczarowany. Nie wiem, co będzie dalej. Nie mam pojęcia, czy Michał Probierz będzie selekcjonerem reprezentacji Polski w dalszej przyszłości. Nie wiadomo też, jakie będą losy Cezarego Kuleszy. Natomiast dawno nie byłem tak obojętny w kontekście... Udziału polskiej drużyny na Czempionatach typu mistrzostwa Europy ponieważ No mogę być bardzo zdegustowany tymi eliminacjami A więc jeżeli awansują W porządku Natomiast jeśli nie awansuje absolutnie nie będę Płakać Może to jest dobry moment na sezon przejściowy Zobaczymy to tyle jeśli chodzi o Podsumowanie tego, co się wydarzyło w meczu Polska-Estonia, tych potencjalnych problemów zdrowotnych oraz mimo wszystko licznych plusach. To nie są jakieś bardzo duże plusy, ale tych plusików jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Czekamy jeszcze kilka dni do tego decydującego meczu w Karni i zobaczymy. Niech po prostu wygra futbol, niech wygra po prostu lepsza drużyna i miejmy nadzieję, że tą lepszą drużyną, mimo tych wszystkich. Bardzo licznych kontrowersji będzie reprezentacja Polski. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, mam nadzieję, w lepszych kubarach.